Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam na kolejny odcinek z BeamNG Drive. Dzisiaj pokażę ustawienia kierownicy, jak ustawić kierownicę BeamNG Drive, co zrobić, żeby grać, jeździć na kierownicy. O driftowaniu się dzisiaj chyba mało wypowiem, dlatego że sam się dopiero tutaj tego wszystkiego uczę, ale udało mi się skonfigurować kierownicę i mogę sobie, mam normalnie force feedback, kierownica bardzo fajnie reaguje na to, co się dzieje w grze. Natomiast jestem na etapie teraz konfigurowania samochodu pod drifting, tak żeby mi pasowało. I dzisiaj do takiej zwykłej jazdy, do obsługi tych samochodów, które są standardowo w grze, pokażę wam, jak sobie wszystko skonfigurować. Więc zaczniemy sobie po kolei. Najpierw zajmiemy się sterownikami twojej kierownicy. Niezależnie od tego, jaką kierownicę masz, czy masz Kamusa, czy masz Fanateka, czy masz jakieś Logitecha, czy teraz Mastera, musisz wyłączyć Spring Effect i Damper Effect. Trzeba to całkowicie zjechać do dołu. Co do kątu sterowania, tutaj ja ustawiłem sobie maksymalny do mojej kierownicy i ty też maksymalny kąt skrętu dla swojej kierownicy ustaw. Czy to jest tam 900 stopni, czy 1080. Ustaw sobie ten maksymalny kąt skrętu i tak zostaw. Jeśli chodzi o ustawienie siły force feedbacku, ustaw sobie to na razie na maksa dla twojej kierownicy. Tutaj te wszystkie efekty dodatkowe, które jeśli twoja kierownica jakieś obsługuje, też je sobie na razie powyłączaj. Dobrze, teraz przechodzimy sobie do controls, przechodzimy sobie do force feedback. Chyba jeszcze przejdziemy sobie najpierw do gameplayu, bo to jest bardzo ważna rzecz. Tutaj mamy driving assistance, wszystko sobie wyłączamy z tych rzeczy. To są pomoce, które pomagają nam opanować samochód podczas różnych rzeczy, które się w grze dzieją. Na przykład tutaj mamy oversteer reduction assistant i to sprawia, że gra będzie sama sterowała twoim samochodem, a skutkować to będzie mniej więcej tym, że na przykład podczas gdy w tym wypadku będziesz wchodził w nadsterowność, czyli twój samochód będzie rotował tyłkiem podczas driftu na przykład, to gra sama będzie skręcać kierownicą. Ruchy twojej kierownicy nie będą synchronizowane z ruchami kierownicy w kokpicie, tak? O, teraz było przez chwilę widać, jak kręciłem kierownicą i ta kierownica jakby ustawiła się w innym miejscu. Nie wiem, czy to byliście w stanie zauważyć, ale jest to czuć bardzo wyraźnie podczas gdy się skręca. Po prostu gra przejmuje trochę kontroli nad autem. To są takie skrajne momenty skrętu podczas driftowania głównie, no nie? Generalnie nie jest to fajne uczucie. To wszystko sobie powyłączaj na razie. Później będziesz mógł sobie to włączyć, jak będziesz tam chciał i sobie coś potestować. Przechodzimy do najważniejszej rzeczy, czyli do konfiguracji force feedbacku. Wchodzisz sobie w controls, force feedback i tutaj klikasz sobie przypisaną wcześniej kierownicę. Jeśli nie masz przypisanej tutaj kierownicy, skręcasz. Proszę bardzo, tutaj. Gdy bindujesz sobie jakąś oś, to nie ruszasz myszką, nie klikasz żadnych innych przycisków ani nic, tylko dotykasz ten przycisk plusa i skręcasz kierownicą. Gra wykrywa oś, która będzie przypisana do twojej kierki. Ok, jak już masz to przypisane, możesz sobie skopiować te wszystkie moje ustawienia, które tutaj mam. Aczkolwiek dla każdej kierownicy, w zależności od tego, jaką masz moc kierownicy, te ustawienia mogą się różnić. I zaczynamy sobie od początku. Bardzo ważna rzecz. To, co ustawiłeś sobie w sterownikach, czyli ten kąt skrętu, który masz w sterownikach ustawiony, musisz ustawić tutaj dokładnie taki sam. Czyli w moim przypadku jest to 2520 stopni. Dla ciebie to może być na przykład 900 stopni, nie wiem, 1080. Czy tam jakaś inna wartość. Bardzo ważne jest to, żebyś ustawił sobie taki kąt skrętu tutaj, jak masz w rzeczywistości na kierownicy ustawione w sterownikach. Tutaj masz behavior. Aha, tutaj jeszcze musimy przejść sobie do filtra.
to tutaj masz często ustawiony jakiś domyślny filtr, na przykład automatyczny, na gamepad albo coś takiego. Wybierasz sobie filtr bezpośredni na koło. Ten po prostu taki filtr, on jest chyba wtedy wyłączony. Tutaj jeśli chodzi o responsywność, zostawisz tak jak jest. Tutaj liniowość zostawiamy sobie na 1. Dead zone oczywiście wyłączamy sobie całkowicie. I tutaj bardzo ważna rzecz, musimy włączyć force feedback. Czyli tutaj mamy force feedback configuration. Tutaj masz enabled. Zaznaczasz to i dopiero wtedy masz włączony force feedback. I tutaj dla mojej kierownicy ja musiałem sobie ustawić odwrócony force feedback, ale może się okazać, że dla twojej kierownicy ten force feedback powinno być to odznaczone. W moim przypadku, gdy sobie to odznaczę, czyli teraz mam odwrócony force feedback w grze, jeśli podczas startu samochodem kierownica zachowuje się inaczej niż powinna, czyli w odwrócony sposób, masz wrażenie, tak jakby ona sama chciała skręcić w prawo albo w lewo, nie? No to wtedy musisz sobie wejść tutaj w opcję, ustawić sobie force feedback na odwrócony. To jest całkowicie normalna sprawa. Kurde, ale mi wariuje kiera. Okej. W ten sposób będziesz wiedział, czy masz tutaj ustawić sobie odwrócony force feedback, czy zostawić to zaznaczone, czy oznaczone. Ok, przechodzimy sobie do siły. W moim przypadku ustawiłem sobie na 150, dlatego że poćwiczyłem sobie, potrenowałem i ustaliłem, że taka wartość jest dla mnie dobra. Natomiast jeśli masz jakieś słabsze koło, które ma na przykład 3 Nm, możesz sobie ustawić nawet i wartość 400. Bardzo ciekawa sprawa w tej grze, bo im mocniej sobie ustawisz tą wartość tutaj, informacja do sterownika będzie jakby bardziej wyraźnie wysyłana. Mówię to bardzo takim prostym językiem, jakim ja lubię się posługiwać na moich filmach, ale generalnie chodzi o to, nasze kierownice mają różną moc maksymalną, nie? Jak sobie w sterownika wcześniej ustawiliśmy maksymalną moc na siłę tego force feedbacku, tak tutaj sobie regulujemy tą moc, czy siłę tych efektów force feedbacku wysyłanych do sterownika, a sterownik wysyła wtedy wartość pomniejszoną procentowo, ile tam sobie ustawiłeś, bezpośrednio do twojej kierownicy i wysyła na twoje ręce efekty, które przekazuje gra. Więc tutaj sobie ustawiasz siłę tych efektów. Dalej mamy wygładzenie. I tutaj kwestia preferencji. Ja jeszcze dokładnie tego aż nie przeanalizowałem, jak to wygładzenie tutaj wpływa. Natomiast ja zostawiłem sobie to podstawowe wygładzenie na 410% czy punktów. Jest tutaj też automatyczne dodatkowe wygładzenie, z którym jeszcze się nie bawiłem. I to jest też kwestia preferencji, to jest też kwestia twoich testów osobistych, tego jak twoja kierownica będzie funkcjonować z tym ustawieniem, tak? Dla mnie 150 i 410 działa dobrze, ale u ciebie może być to kompletnie złe ustawienie, bo na przykład będziesz miał słabszą bazę i dla ciebie na przykład tutaj ustawienie tam 400-600%, no powiedzmy 400-420%, a tutaj 230% będzie lepszym rezultatem. Chodzi generalnie o to, żeby jak najlepiej wyczuć samochód, którym się jeździ, tak? Takie ustawienie dla mnie jest naprawdę bardzo fajne. Wygładzenie jest od tego, że czasami jak się jedzie samochodem, ta gra naprawdę symuluje każdą nierówność, każdą rzecz na drodze, każdy drobiazg samochodu, który może wpływać na ruch kierownicy. Wszystko to wykrywa. To czasami sprawia, że tych efektów jest za dużo i podczas zwykłej jazdy po prostu kierownica cały czas ci drga aż za mocno. I warto sobie to wygładzenie zwiększyć. Dodatkowo to też wygładza na przykład podczas driftu, że kierownica cały czas ci nie robi czegoś takiego podczas driftowania, tylko reaguje w taki sposób płynny na to, co się dzieje z samochodem. To jest bardzo ważna rzecz. Dobra, Soft Lock Force to jest coś, z czym się bawiłem ostatnio, zaraz przed nagraniem tego odcinka. I ja ustawiłem sobie to na 0%, dlatego że jak ustawiłem sobie to na przykład 20%, 5%, a nawet 2%, to okazało się, że podczas driftowania, gdy dochodzę do maksymalnego skrętu danego auta, to kierownica od tego maksymalnego skrętu bardzo mocno mi odbijała.
i jak podczas driftowania dochodziłem do tego maksymalnego skrętu, to to odbicie było tak mocne, że czasami nie byłem w stanie jechać samochodem na tym jego maksymalnym skręcie. Co akurat w tym aucie, które teraz sobie konfiguruję, jest problemem, bo ono ma jakiś taki mały kąt skrętu jak dla mnie. I sobie to ustawiłem na zero. Natomiast znowu, dla twojej kierownicy może ten efekt nie być taki mocny i możesz sobie ustawić na przykład na 30%, 29%, nie? Jeśli masz na przykład Logitecha G29 czy jakiegoś teraz Mastera T3 RS, możesz sobie ustawić tutaj większy procent tego softlocka. Softlock, mówiąc w skrócie, to jest software'owe, czyli ustawione przez grę ograniczenie kąta skrętu twojej kierownicy. Czyli jak na przykład teraz jesteśmy w samochodzie driftowym, ten samochód driftowy, nie wiem ile ma dokładnie kąta obrotu, powiedzmy, że ma tam 540, no nie? No i gra automatycznie reguluje mi jakby kąt skrętu na mojej kierownicy. Jak dochodzę do tego kątu skrętu maksymalnego tego samochodu, to czuję tutaj, że jest taki delikatny opór. Także tu już się kończy kąt skrętu tego samochodu. Natomiast u mnie jest to delikatny opór przy 0%, a u ciebie może być ten opór niewyczuwalny na przykład, nie? Jeśli ustawisz sobie 0%. Dlatego tutaj trzeba to sobie dostosować. Tutaj mamy taki dodatkowy efekt, który symuluje nam gra. Wiesz, podczas gdy jedziemy normalnie samochodem, to większość efektów tak naprawdę czujemy na fotelu. Na przykład jak wchodzimy bokiem w jakiś zakręt, no nie? No zanim poczujemy to na kierownicy, że kierownica zacznie nam powoli rotować w tę stronę, to już dużo wcześniej, dużo szybciej czujemy wszystko na fotelu. To jest mniej więcej powód, dla którego prawdziwi drifterzy, przechodząc do symulatorów driftingowych, czy to Assetto Corsa, czy coś innego, z rzeczywistego świata po prostu nie potrafią driftować, bo oni driftują plecami. Nie driftują na kierownicy, nie czują na kierownicy tego, co się dzieje w grze, tylko driftują plecami i w momencie, kiedy samochód wchodzi w drift, to oni już wiedzą, co mają zrobić na nadepkach, jak regulować gaz, sprzęgło i tak dalej. I wiedzą, jak ustawić kierownicę, zanim kierownica zrobi cokolwiek. Więc to jest rzecz też ciekawa, taka ciekawostka. I tutaj, jeśli chodzi o te rzeczy, to sobie zostawiasz tak, jak jest tutaj. Natomiast to, ten suwak, ja z tego nie korzystam, nie używam tego. I tutaj jeszcze ciekawa rzecz, redukcja siły podczas zaparkowanego samochodu, czyli w tym momencie, jakbym miał to odznaczone, to kierownica delikatnie by mi drgała, robiła jakieś dziwne rzeczy, a jak sobie chcę tu wszystko poustawiać, no to nie chcę, żeby mi tu wszystko latało, więc fajnie jest sobie to po prostu nacisnąć, zaznaczyć. I tutaj niektórzy youtuberzy widziałem, że ustawiają jeszcze responsywność tego, ja tego nie ruszałem, zostawiłem tak jak jest i chyba driftuje mi się całkiem nieźle, bo głównie używam tych ustawień do driftu i zresztą do normalnej jazdy jest całkiem w porządku. Tak to u mnie wygląda, natomiast no mówię, trzeba sobie popróbować, pokazałem ci bazę, od której możesz zacząć, jeśli będziesz konfigurował swoją kierownicę, ale trzeba też brać pod uwagę to, że twoja kierownica może zupełnie inaczej działać niż moja, tak? Więc miej to na uwadze, że one nie muszą być perfekcyjne, te ustawienia dla ciebie. Myślę też, że jak więcej spędzę czasu przy driftowaniu w tej grze, to zupdate'uję ten poradnik, jeśli faktycznie będę miał jakieś lepsze rady co do ustawienia sobie tutaj dla nowych graczy, czy dla graczy, którzy już sobie coś tam latają, a odkryję coś fajnego. To wtedy oczywiście dam wam info o tym. Natomiast na tym ustawieniu naprawdę jeździ mi się bardzo fajnie. Teraz na przykład mam bardzo sztywny samochód ustawiony, taki fest, sztywno. I jadę sobie po ulicy, delikatnie to czuję te wszystkie nierówności, jest to mega przyjemne. Natomiast przy niskich prędkościach jeździ mi się też fantastycznie, nie? Także polecam wam te ustawienia, myślę, że jest to dobry wstęp do tego, żeby sobie potestować jazdę w Bimenji Drive na kierownicy. Dzięki wam bardzo, że byliście w tym odcinku. Trzymajcie się, na razie. Cześć.